Kolega Jerzy Karpiński, czy jest? To bardzo proszę do mnie. I koleżanka Barbara Kołodziuk, jeżeli jest, to również bardzo proszę. Jerzy Karpiński, Barbara Kołodziuk, bardzo proszę. Witamy telewizję niemiecką również, ARD. Tutaj z tego przejścia na Mazowiecką proszę opróżnić przejść na lewo. Po głowę kręcia, więcej nie. Na dół kręć, dołem kręć, nie nogi. Ja się nie wierzę. O górę kręć, w dół kręć tam. A najlepiej to po środku. Proszę Państwa, po raz pierwszy działkowcy naszych rodzinnych obrodów działkowych spotkali się na manifestacji. Jest to po raz pierwszy, jest to ostateczność. Rozumiemy, że manifestacja jest ostatecznością, ale musimy się tu spotkać. Musimy wyrazić to, co myślimy. Ogrodnictwo działkowe w Polsce jest zagrożone. Trybunał Konstytucyjny w lipcu ubiegłego roku unieważnił nam wbrew naszej woli większość przepisów naszej ustawy. Grozi nam zapaść i likwidacja ogrodów działkowych w Polsce, na Dolnym Śląsku, a szczególnie tu we Wrocławiu, gdzie wszystkie ogrody działkowe, niemal wszystkie, są przeznaczone na cele komercyjne, na cele deweloperskie. Władza mówi społeczeństwu,
przeciwko naszym oczekiwaniom. To, co się dzieje, jest nie do zaakceptowania przez nas, przez większość ludzi. Pamiętamy, że ponad milion, blisko milion osób wyraziło swoją wolę użytkowania ogrodów działkowych. Ponad milion osób opowiedziało się za obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Tu na Dolnym Śląsku blisko 150 tysięcy naszych rodzin, członków, a naszych rodzin ponad 500 000 wyraziło swoją wolę, żeby Sejm w tym roku uchwalił obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Niestety, w ostatniej chwili Platforma Obywatelska złożyła pod koniec marca własny projekt ustawy. Projekt, który zakłada likwidację naszej samorządnej niezależności. W ramach Polskiego Związku Działkowców. Co ty życzą? Do czego zmierzają? My uważamy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powinien służyć ludziom. Protestujemy przeciwko wyrokom nieuprawnionego traktowania rodzin działkowców i całego społeczeństwa przez rządzących. Opowiadamy się w imieniu 140 tysięcy dolnośląskich rodzin za uchwaleniem przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym podpisało się prawie milion polskich rodzin, ponieważ projekt obywatelski, tylko obywatelski, gwarantuje zachowanie praw do działki. Tylko projekt obywatelski gwarantuje zachowanie własności majątku na działce. Tylko projekt obywatelski gwarantuje zwolnienie działkowców z podatków. Tylko projekt obywatelski gwarantuje zachowanie terenów ogrodów działkowych w miastach i gminach. Tylko projekt obywatelski gwarantuje pełne odszkodowanie ich działki zamienne. Tylko projekt obywatelski gwarantuje dalszy rozwój ogrodów działkowych przy zachowaniu infrastruktury i własnych pieniędzy. Tylko projekt obywatelski zapewnia dalsze sprawne społecznie zarządzanie terenami ogrodów. Tylko projekt obywatelski. Wola ta musi być uszanowana. Oto się wracamy do władz państwa polskiego, do wojewody, do premiera, do posłów Platformy Obywatelskiej, do posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, do całego Sejmu, do Senatu, do marszałków. Byłem osobiście przyjmowany przez marszałków. Wojewoda! 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 Proszę państwa, tak, mamy naszego wojewodę, wojewodę Dolnego Śląska. Witamy wojewodę pana Aleksandra Skrupę. Proszę panu wojewodę przyjąć. Propuszczenie. Proszę przekazać wolę naszych działkowców, wolę działkowców Dolnego Śląska. Jest nas pół miliona ludzi, którzy chce obywatelskiego projektu ustawy rodzinnych ogrodów działkowych. Nie chcemy innej ustawy. Nie chcemy ustawy PO. To jest nasza wola. Bardzo proszę o zabranie głosu.